Dobra, siemano mordeczki. Następny filmik. Jedziemy się przejechać na naszą miejscówkę, potrenować trochę na gumie. Będę robił cięcia, wiadomo. Nie mam drugiej baterii, tylko backpacka. No ale coś fajnego nagramy na pewno. Bo jakieś ostrzeżenia ma się rozpadać. Gra do bicia jakieś. Ale wyjebane, jedziemy, zobaczymy. Jak pogoda, to, czy dopisze, czy nie. Za 14-18 ciepło jak w piecu. Dlatego tak wieczorem wyjechałem, ale będzie lało. O jest! Trzeba będzie kamerę schować. Tu już trochę pokropiło, widzę. Że będzie wesoło. Tryb slick. Dzisiaj jedziemy z moim kolegą, Aprilia Shiver 750, to jest chyba 2008 rok. Fajny motocykl na miasto. Fałeczka. Nie wiem ile to ma koni, ale fajny ma moment. Jeździłem tym już. O, pogoda. Pogoda na jazdę. Ale nikt nie powie, że nie jeżdżę w deszczu. Bo się boję, bo to pada trochę. Jak się jest motocyklistą, to się nim jest, a nie. Na tym trybie można śmiało jechać, naprawdę w złych warunkach. Opona nie puszcza. Bardzo szybko się załącza trakcja i ABS. Można hamować nawet na takim żwirku czy coś, no jest to spoko. Mimo to, że jest to pierwsza trakcja chyba zamontowana w tych sportach. ABS był już wcześniej. ABS był wcześniej zamontowany w Hondzie CBR. To, że tam waży, nie wiem, chyba 12 kg, a tutaj 2 kg. Duża różnica. Jedziemy do Marcinka. Jeździ tą GSX-RM 600 K9. Motocykl jest cały zablokowany, także on tam go w ogóle nie odblokowywał. Założył chyba tylko komin SC Project. No i technicznie jest w fajnym stanie, bo dwa po prostu rozrząd zmieniony z tego co pamiętam teraz ostatnio. Gdzieś był na torze, w starym chyba Kisielinie. Ale sam powie, bo spytam go na miejscu, także poznacie. Od razu sorry za ostatni filmik, na którym się nie pożegnałem z widzami. Kolega mi zwrócił uwagę. De facto ten, który zrobił muzykę, jak włączasz filmik słuchać, to jest właśnie jego muzyka. Także staram się, żeby teraz nie narusza żadnych praw autorskich, żeby to jakoś miało ręce i nogi. No i on mi tam zrobił 3 takie bity. Na razie tylko jeden wykorzystałem. Tu jak widzimy, jedzie kolega, każe mu przejechać, żebyście słyszeli tą fajną fałeczkę. Wydeszki ma dominatora. Oczywiście zachęcam wszystkich do subskrybowania. Mam trochę teraz więcej czasu na nagrywanie takich filmów, na rozwijanie kanału, także nie jest to jakieś źródło, nie będzie moje nigdy dochodu, tylko jest takie hobbystycznie. Fajnie, że to ktoś ogląda, a póki ktoś to ogląda, będę to robił dalej. Tu już jest sucho, tam gdzie słońce, tam jest sucho, także bądźmy dobrej myśli i będzie można fajnie potrenować na miejscówce. Co ja robię? No panowie, wyłączam, o kurwa. Sorry. Wyłączam ABS trakcję. Slick mode. Trójeczka, 8000 obrotów. Motocykl super wstaje.
Kolega pokazuje brzydką, że jest brzydka pogoda, że może padać. Ale... No jak widać pada. Jesteśmy u znajomego. Bierze kurtkę, jedziemy dalej. O, taki przelotny deszczyki. No, także myślę, że przetrwamy i się nie rozpuścimy. Najważniejsze, że jeszcze działa GoPro. Ja nie mam wodoszczelnej, bo wycięłem w wodoszczelnym pokrowcu dziurę na mikrofon. Zobaczymy, czy przetrwa. Jak nie przetrwa, trzeba będzie nowego GoPro kupić. No, siemano, zaczęło padać. Myślałem, że przelotnie, ale dosyć ostro daje. Nie wiem, czy ograliście taką grę Spin Tires, wam po coś pokażę. Zobaczcie na wyświetlacz. Pełna epa. Na rejnie, nie? 150 koni. Trakcja ABS. Akurat jest tutaj dosyć sucho. To nie tracę ten przyczepności, może tu. Nadal nie tracę. 150 koni, pełna epa. Z dwójki. O, żyd mi się zapalił, zajebiście. Dobra. O, to było... Sąsić wiem. Tak właśnie działa trakcja. Słyszycie, nie? No i cały czas mi się dupa ślizga na tej trakcji, ale jest spoko. Jak na przykład jest bardzo mokro, ona ci trzyma ta opona, przynajmniej na prostej. No nie wiem, zobaczymy jak sytuacja się ma, najwyżej sobie potrenujemy zachowanie się motocykli na deszczu. Przydałyby się jakieś klapki. Można by było trochę podryftować. Bez strachu o to, że się połamie pół motocykla, bo jak wiecie, przy glebie sport jest do kasacji. I właśnie takie przeze mnie uwielbione teraz supermoto podnosisz i katujesz dalej. To jest piękne w tych motocyklach, że są lekkie. Relaksik jest, panowie, relaksik. Mówię, spokojna jazda, płynna. Nie chcemy, żeby kierowcy czegoś się nie spodziewali. Raczej się spodziewają, co będę robił. Ładnie zjeżdżają. Shiver jedzie? Jedzie coś tam. Zadzwoniłem do sklepu, który miał mi przysłać przekładki i sprzęgła. Te metalowe. 14 dni temu zamówiłem. Nie kwapili się, żeby mi zadzwonić. Mówili, że dostawy tego, że te sprzęgła są po prostu... Wszyscy się na nie rzucili w tym sezonie. Te przekładki są rozchwytywane i tego nie ma tak dostępności. To mówię, chłopie, wysyłaj mi to. Jeszcze mówię, dlaczego ja do ciebie dzwonię, a ty mnie o tym nie informujesz. Wysyłaj mi to i montuję to, co mam i tyle, nie? Najwyżej jedną przekładkę, bo 400 to jest 8 przekładek, jedną przekładkę ze starego zestawu założę, najlepszą, która tam jest. Wątpię, żeby wszystkie 9 było uszkodzonych. No i tu znowu zaczyna padać. Nie wiem, czy kamera to przetrwa dzisiaj. Nie spodziewałem się, że będzie cały czas padało. Kanał ma być takim typowym kanałem Bike Life, wszystko związane z motocyklami. No ale na luźnej gumie, żeby też się można było pośmiać. Już nie chciałem trójki wrzucać, bo nie wiem jak się przednie koło zachowa przy takiej dużej prędkości i wilgotnej nawierzchni, nie? Bo może się uślizgnąć, nie? Dlaczego dzisiaj nie ponagrywał? Znaczy coś tam nagrałem, bo gadałem całą drogę, wiesz, uczę się tego, żeby tam jakieś filmy były. Teraz trójeczka. Ale pogoda zjebana. No pada trochę słabo. No
ładnie. No to ci ładnie wyszło, ci powiem szczerze. Tu jest bardziej wyboiście i zawsze kładę ją tutaj. Jak widzicie, w skórze się troszeczkę pewniej czuję. Pewniej. Czwórka! Będziesz hajs z YouTube'a brać, to nie będziesz do roboty jeździł, tylko będziesz kleił ciągle. Nie, ale jak zaczniesz mieć taki zarobek, nie? Nie, no to wszystko na prostytutki wydamy te. A, dobra. Wszystko na prostytutki. Lot koszący wymijający robimy. Dobra, ja cię nagram teraz. Tak. Czekaj. Kurwa, pada. Ja jeszcze mam gumy strzelać. Tu akurat miejscówka, jak widzicie, teraz przyjechały dwa auta. A tak nic tu nie jeździ, także jest to w miarę bezpieczna miejscówka. Nikt nie powinien się o to bardzo pruć. O, wypadek i to gruby, ja pierdolę. Podjedziemy do strażaka, spytamy się, co się odpierdoliło. I to grubo się odjebało. Dobry. Poważny wypadek? Poważny, nie? Wszyscy cali? Nie, dwie osoby. Zabrali już? Okej, chyba i trójka. Oj. Puszka. Dzięki bardzo. O czym mówisz? Znasz tego skurwiela. Ty iskrzą te kurwa te? Wiza... Iskrzą. To co, dzisiaj dalej treningi? Ale no pamiętajcie tylko jednym, ja nie jestem jakimś kotem, wiesz o co chodzi, żeby was uczyć jakoś tam kurwa latania tego. Tylko noga na pomoc. Żebyś mnie nie pozwała za RODO ty. Nawet hajce daj się pierdolnąć tym! To jest łagodne! W końcu! On nie będzie gumował nawet! No i gumka. Następna trening. Nauka gumowania. Opuściłem delikatnie. Już wychodzi, także z kim wraca. Kiedy są dziury, ja pierdolę. Szóstka! Szóstka i ładnie.
ładnie położone. Drugie tankowanie i dalej trening. Trochę odpoczęliśmy, nie ukrywam, że jestem zmęczony, nawet mi się nie chce gadać. No bo taka jazda męczy bardzo. Parować te 200 kuca, co innego jak już wejdę w ten balans. Trochę się ruch zrobił, trzeba zwolnić, poczekać. Myślałem, że coś się stało, wiesz? Nie, nie. Szybkie szczanie podmieniła dziewczynę. Jasne. Dobra, i tak sobie literkiem z dwójeczki podnosimy i się bawimy. I z trójki, i z czwórki podniesie. Małymi kroczkami do celu. No nierówno jest tutaj jednak. Ja miałem śmierć w oczach. Kiedy? Jak na gumie leciałeś, tak się zaczęło znosić. Opadłeś. Widzę tylko dym spod przedniej opony i... Okej, tak czy inaczej. Jechaliśmy mniej więcej na siebie. Nie panikuj. Wolę... Nie, ja tam nie byłem zesrany jakoś. Widziałem, że mnie znosi, dlatego położyłem i odbiłem, tak? Wychylam tak. Nie widać drogi, to jesteś w balansie, tak? No, przez chwilę miałem, ale chodzi, że łatwiej mi jest trochę go wyżej podnosić. Jak mam głowę tak... No jasne, zupełnie inne uczucie jest. Masz kontrolę, wiesz, jaki jest wychylony. A tutaj nie masz tego. Jak tam, fajnie, co? Ale mi się podoba, chłopaki, kurwa. Jest tak podjarany, że aż pikretka staje, nie? No, ale nie na was, nie? Fajne te lampy w tej K8, K9, nie? Fajnie, tak cieplutko, nie? Nie za zimno, człowiek nie zdarzy. No, muszę, kurwa, otworzyć sobie też kombiaka. O! Gdzie wyciągam tego shielda, kurwa, się zagotuje. Jajca spocone, człowieku, dupa, kurwa, aż mokra, ty. Ale jest, kurwa, grubo, nie? Trochę się człowiek odwodni, trzeba się na zaraz będzie podjechać, dotankować i znowu nakurwiać. Ja mam wyjebany dzisiaj. Powiedziałem, jeździmy cały dzień, a tobie swoją CBR-ką 1000 przyjeżdża, nie? Ale gruz, a nie, to projekt. Project gruz. Także dobijajcie do 1000 suba, udostępniajcie filmiki, żeby była kasa na prostytutki.